Tak, będzie trochę przynudzania, ale radzę tego wysłuchać do końca, zanim wyjedziesz do Chorwacji i beztroskie pokonywanie winkli zamieni się w serię niekończących się problemów i tragedii. O wiele większych niż te, które można sobie narobić w Polsce. Zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji może przydarzyć się jakieś nieszczęście. O ile na awarie motocyklowe nie mamy za dużego wpływu, no to na nasze postępowanie już tak. Możemy wziąć ze sobą na wyprawę pół motocykla w częściach zapasowych, jak ktoś da radę, no tylko po co? Można schodzić na kolana i przechodzić przez kolejne winkle coraz szybciej, ale różnica między Polską a Chorwacją jest taka, że do Chorwacji nie przyjedzie kumpel i nie ściągnie motocykla pod dom. Chyba że to bardzo dobry kumpel i dysponuje sporą ilością wolnego czasu. Pamiętaj, że w Chorwacji jesteś skazany sam na siebie i jakakolwiek kraksa spowoduje nie tylko problem, ale całą lawinę poważnych problemów z koniecznością załatwienia i opłacenia lawety do Polski. A jest to spory kawałek, bo z na przykład Seni do Opola jest około 960 km, a to jest jedna z najbliższych miejscowości nad wybrzeżem. Im dalej na południe wybrzeża, tym dalej od Polski. Weź to pod uwagę, decydując się schodzić na kolana w tamtych winklach. Druga sprawa. Jakość asfaltu nad morzem jest znakomita. Widać, że jest to stosunkowo nowy asfalt. Drogi są bardzo krętne i ta sytuacja zachęca do schodzenia na kolano. Zobacz jednak na barierki. Są odcinki, że w ogóle ich nie ma, a jeśli są, to kładąc się do szlifu, z dużym prawdopodobieństwem pod nimi przelecisz wraz z motocyklem. W zależności od odcinka spadniesz kilka lub kilkadziesiąt metrów w dół na skały. No, czy taka perspektywa jest warta schodzenia na kolano? Proponuję po prostu stosować się do znaków drogowych i nie szaleć. Ja wiem, że emerycka jazda jest dla niektórych ludzi całkowicie nie do pomyślenia, ale naprawdę lepiej jest jeździć powoli i mieć z tego minimum frajdy, ale dojechać do celu i wrócić, niż zrobić kilka winkli na kolanie i z kolejnego wypaść. To, co w takim momencie spada na głowę Tobie i Twojej rodzinie, niejednego doświadczonego turystę globtrotera, może przerosnąć fizycznie i psychicznie. Ubezpieczyciel nie weźmie na siebie kosztów lawetowania pojazdu, który rozbito na skutek pseudosportowej jazdy. Musisz mieć tego świadomość. Musisz więc liczyć się z kosztami transportu takiego motocykla do Polski. Naprawa takiego motocykla tym samym również zostaje na Twoich barkach. Ale najważniejsze to Twoje zdrowie. Pamiętaj, że urwiska w Chorwacji bywają bardzo strome i wysokie. Jeśli załapiesz szlifa i wylecisz z drogi, no to Twoje szanse na przeżycie dramatycznie spadają. Nawet jeśli przeżyjesz, czeka Cię długie i kosztowne leczenie, no bo tutaj znowu kłania się szaleńcza pseudosportowa jazda i żaden ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia po takim czymś. Zostaje Ci to, co oferuje NFZ, no ale to jest naprawdę niewiele. Transport medyczny do Polski będziesz musiał sobie opłacić z własnej kieszeni, a to nie są tanie rzeczy. Oczywiście jest opcja, żeby leczyć się w Chorwacji, ale po kilku dniach Ty i Twoja rodzina będziecie tonąć w długach. No tak to wygląda w Chorwacji po prostu. Więc sam sobie odpowiedz na pytanie, czy warto ryzykować tych kilka winkli na kolanie. Ja osobiście znałem kilka osób, które jeździły w przekonaniu, że wypadki ich nie dotkną, no bo przecież ich umiejętności są tak wspaniałe, no że to jest niemożliwe. Tych ludzi już z nami nie ma, a pamiątki po nich można znaleźć przy drodze, tam gdzie od czasu do czasu ktoś zaświeci znicz. Także pamiętaj, masz jedno zdrowie, jedno życie i więcej nie będzie. Chorwacja to piękny kraj i naprawdę lepiej, aby taki pozostał w naszej pamięci. Moim zdaniem ryzyko wypadku i późniejsze konsekwencje nie są warte tego, aby kilka razy sobie zejść na kolana. Ale to jest moje zdanie, zrobisz jak zechcesz. Jeśli pojedziesz tam właśnie po to, żeby się pobawić na winklach, no to z całego serca życzę Ci wspaniałej zabawy i obyś wrócił w pełnym zdrowiu wraz z sprawnym motocyklem. Druga sprawa, nie mniej ważna jak zdrowie, to mapa. Zwykła papierowa mapa Europy. Spytasz mnie, po co komuś papierowa mapa, jak w XXI wieku mamy GPS-y, które są w każdym smartfonie i tak dalej. No to jest wszystko prawda, ale jeśli popadniesz w takie nieszczęście jak ja, czyli zostałem bez prądu w motocyklu, no to nie masz również ładowania GPS-u czy smartfona. Miło ratował tyłek dobrze naładowany powerbank, ale już było bardzo blisko tego, że i on odmówi współpracy, a wtedy do dyspozycji mamy najzwyklejszą w świecie mapę. Nic więcej. Proponuję ją zakupić w Polsce przed wyjazdem, bo mamy wtedy mapę w naszym rodzimym języku. No, szkoda by było kupować mapę na przykład na Węgrzech, gdzie byłby problem z
językiem węgierskim po prostu. Poza tym stawianie na jedno urządzenie, na przykład na smartfon, no to dość ryzykowne rozwiązanie. Smartfon może się popsuć, może się rozbić, można go zgubić, może zostać skradziony. Sam do niedawna korzystałem ze smartfona jako urządzenia do wszystkiego, od telefonu przez latarkę do nawigacji. No generalnie wszystko się sprawdza znakomicie, ale jeśli straciłbym smartfon z jakiegoś powodu, no to co wtedy? Warto mieć jakiś plan B, a najlepiej jeszcze plan C w postaci zwykłej papierowej mapy, która pomoże nam wrócić do domu. Kolejna sprawa, jaką chciałbym poruszyć, to biwakowanie na dziko. Pamiętajcie, że w Chorwacji biwakowanie na dziko jest zabronione i jest karane. To, że nam się udało, to nie jest kwestia przypadku, ale kwestia odpowiedniego przygotowania się. A konkretnie Marcin dysponuje mapą sprawdzonych miejsc, gdzie ktoś już był, biwakował i coś na ten temat może napisać. Zdecydowanie nie polecam szukania miejsc biwakowych we własnym zakresie, no bo to jest droga wyłącznie w kłopoty. Zdecydowanie polecam odpuścić sobie biwakowanie na dziko na rzecz biwakowania w kempingach. Jesteście tam legalnie, bez obaw, że ktoś was pogoni, macie dostęp do prysznicy, można się przeprać, jest dostęp do innych mediów i tak dalej. Wszystko legalnie i bez stresu. Oczywiście to nieco kosztuje, ale jak pokazuje mój przykład, koszty zaoszczędzone na dzikich biwakach wydałem z nawiązką w apartamentach, pokoju gościnnym. No musiałem po prostu, bo organizm domagał się spokoju. No po prostu. Jakbym spał w kempingach, tego problemu prawdopodobnie by nie było i łącznie za noclegi wydałbym mniej. Nie licząc tego, że podczas dojazdu do jednego z biwaków uszkodziłem owiewkę i teraz będę ją musiał pomalować, co tanie nie będzie. Taka rada ode mnie dla was, a zrobicie jak będziecie chcieli. Jeśli chodzi o awarie i jakieś inne przykre rzeczy, jakie mogą się zdarzyć w czasie wyprawy z motocyklem, to tak naprawdę możecie zrobić jedną rzecz. Nie dajcie się ponieść emocjom i nie szalejcie w zakrętach. Tym sposobem unikniecie niebezpieczeństwa wyłożenia się w zakręcie, a to już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na jakieś awarie z silnikiem czy tego typu rzeczy nie macie kompletnie wpływu. Można co prawda oddać przed wyjazdem motocykl do serwisu, aby go dobrze przygotować, no ale to nie jest absolutnie żadna gwarancja, że nic się nie wydarzy. Mnie w motocyklu spalił się alternator, no i kto mógł to przewidzieć? Takie rzeczy się zdarzają w każdych pojazdach i nie jesteśmy w stanie ze sobą zabrać wszystkich rzeczy, jakie mogą się ewentualnie popsuć. No chyba, że kogoś stać na lawetę z drugim egzemplarzem motocykla, no i mechanikiem, którzy będą za wami jechać cały czas, no bo to jest chyba jedyny sposób na zapewnienie sobie spokojnego sumienia, jeśli chodzi o awarię w czasie wyprawy. Jedyne, co można sobie wykupić, to dodatkowe ubezpieczenie na życie, zdrowie i asystans dla motocykla z opcją holowania do domu, a nie tylko do najbliższego mechanika, tak jak ja to zrobiłem. W moim przypadku najbliższy mechanik okazał się po prostu takim cwaniakiem, który liczył na łapówkę z mojej strony, aby naprawić motocykl w ten sam dzień, a nie w poniedziałek. Na szczęście miałem u boku Marcina, który miał lepsze rozwiązanie. Wam też polecam poruszać się w grupie, w żadnym wypadku w pojedynkę, bo w razie nieszczęścia sami nie zrobicie nic lub prawie nic. Jedyne, co wam pozostanie, to zadzwonienie po lawetę, ale skutek takiej pomocy w moim przypadku był marny, więc nie polecam. Najlepiej nie każdy z motocyklistów w grupie weźmie ze sobą coś, na przykład jeden weźmie regulator napięcia, inny weźmie zestaw do naprawy przebitego koła, a jeszcze inny jakiś zestaw narzędzi. No i tym sposobem każdy z was będzie miał w miarę lekki bagaż, a jednocześnie opcji na usuwanie jakichś tam drobnych awarii będzie dość dużo. W Chorwacji nie ma co liczyć na kolegów, którzy są w Polsce. To jest odległość w najlepszym przypadku 800 km, a w najgorszym przypadku ponad 2000 km. Nie wiem, jak dobry by to musiał być kolega, żeby zdecydował się rzucić pracę i rodzinę po to, żeby przyjechać po was. Koszty i tak byłyby bardzo duże. Z kolei naprawa na miejscu w Chorwacji najprawdopodobniej będzie kilkukrotnie droższa niż w Polsce. Tam nie ma co liczyć na ceny jak na Allegro. No niestety, Chorwaci z turystów czerpią bardzo dużym strumieniem i nie mają z tego powodu żadnych kompleksów. Nie będą więc mieli żadnych oporów, aby potrzebującego skasować na naprawie kilkukrotnie więcej niż w Polsce. Nikomu nie życzę takich przygód, a jedynie tych pozytywnych. Życzę wspaniałych widoków, znakomitych winkli, udanego wypoczynku, ale przede wszystkim życzę bezproblemowego i szczęśliwego powrotu do domu po wyprawie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie. Lewa!